Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku i dzisiaj czas na nieco roślinnego podsumowania. Zapraszam Was serdecznie. Tak jak kochani powiedziałam na wstępie, czas trochę na takie roślinne podsumowanie. Co prawda jak nagrywam dla Was ten film, to już jest druga połowa maja. Czas jednak wrócić do kwietnia i podsumować roślinnie kwiecień. W marcu pokazywałam Wam, że roślinami miesiąca u mnie były alokazje. Alokazje królowały w marcu zarówno w marketach, jak i w moim domu w pewnym sensie, ponieważ rzeczywiście przepięknie się rozrastały, przyrastały te liście, no i wszystko wyglądało świetnie. Ale muszę powiedzieć, że ja mam z alokazjami jednak trudną miłość. Bardzo długo opierałam się, że nie kupię żadnej alokazji, że po prostu nie i koniec. Przyszedł ten moment, kiedy był ten pierwszy rzut biedronkowy alokazji Black Velvet. Wtedy ją kupiłam, pokazywałam ją Wam w ostatnim filmie. Wróćcie do filmu, jeżeli macie ochotę zobaczyć. No a dziś prezentuje się ona tak. Żyje. I to jest w zasadzie wszystko, co można o niej powiedzieć. Wyrasta jej taki mały kiełek. Także tak wygląda moja alokazja. Przeniosłam ją do ceramisu, ponieważ podobno alokazje kochają hydroponikę, więc może po prostu to jest rozwiązanie. To jest jeszcze taki, można powiedzieć, spoza kadru. Wszędzie wokół mnie ceramis leży rozrzucony. Tutaj też jest wszystko porozrzucane, ponieważ jak pierwsza spróbowałam ten film dla Was nagrać, to oczywiście mi się to wszystko przeruszyło i połowa ceramisu po prostu wyleciała górą. Także jakoś to tam zreorganizowałam. Muszę sprawdzić, czy to wszystko w porządku. No więc taki kiełek został. No bulwa jest spora. Wygląda jak taka solidna cebulka tulipana, gdyby miała to porównać. No ale jest to rozczarowujące, że roślina, którą tak niedawno powiedziałam, że mnie bardzo cieszy, że super rosną, że wyglądają nieźle, nagle po prostu postrzeliła totalnego focha i nie mam pojęcia, o co chodziło. Tym bardziej, że już była wiosna, wszystko było, powinno być na najlepszej drodze do tego, żeby pojawiło się mnóstwo dużych liści. Mówiłam Wam to też w poprzednim filmie. Martwiła mnie trochę ta tendencja u alokazji Black Velvet, że jeden liść się pojawiał, jeden liść zżerała. No więc miała taki moment, że postanowiła zeżreć wszystko i została taką bułą, kulką i no niestety. Nie ma miłości. No a moja druga alokazja, patrzę na nią teraz, nie będę jej przynosiła dla Was, ale również mi podniosła ciśnienie, bo również wystąpiła jako roślina miesiąca marca, że tak pięknie przywitała w naszym zielonym domku wiosnę, że tych liści jest dużo, no i owszem liści jest dużo i są kolejne i faktycznie tłoczy liść za liściem, ale znowu ma teraz przędziorka, także no coś czuję, że jak tak dalej pójdzie, to sobie nowy dom znajdą, bo nie mam cierpliwości do roślin, które sprawiają kłopoty i jak przez zimę nawet sobie dawały radę, gdzie myślałam, że może to będzie zimą duży kłopot z tymi alokazjami, no to wtedy jakoś się zmobilizowały dziewczyny i no, dały z siebie 100% chyba, no to przyszła wiosna. Pierwsze wrażenie ekstra i co? Ja chcę więcej w sensie tego pozytywnego i dobrego, a nie, że tutaj wracamy do punktu startu, a tam w zasadzie nie wiem, co mam zrobić, bo zlałam chemią, a ten przędzior sobie tam po prostu nic z tego nie robi. Chyba po prostu wystawię na taras i albo się zaaklimatyzuje, albo się nie zaaklimatyzuje, albo nie wiem. Chyba alokazje i kalate to będą rośliny, które są po prostu zakaz wstępu do naszego zielonego domku, bo no nie mam zamiaru trzymać roślin, z którymi właśnie nie jest mi po drodze, a te mnie rozczarowały podwójnie, ponieważ właśnie się tak świetnie zapowiadały i wszystko wskazywało na to, że powinno być dobrze, a właśnie chwilkę później okazało się, że nic bardziej mylnego. Tutaj po prostu od jednej dramy do drugiej dramy i tak będziemy sobie właśnie biegać. No nie jestem zachwycona i powiem szczerze, że jak w marcu zachwycały, tak w kwietniu już nie, więc można powiedzieć, tacy antyulubieńcy miesiąca to są alokazje. Mamy taką sinusoidę, właśnie mówię, taka love-hate relationship mamy tutaj z tymi alokazjami. Ale w kwietniu szczęśliwie nie tylko alokazja, jedna złapała przędziorka, druga zjadła liście, ale szczęśliwie były też rośliny, które zachwycały tak prawdziwie i w 100%. I jedna z takich roślin, która myślę zasługuje na szczególne tutaj takie wyróżnienie, to jest Epipremnum Enjoy.
To jest jedna z dwóch sadzonek. Ona każda jest trochę inna, każda pochodzi z innego źródła, ale no jest przepiękna i przede wszystkim zachwyciły mnie te liście, które właśnie wyprodukowała w kwietniu, tylko nie zdążyłam Wam nagrać filmu. Ja tutaj się postaram zrobić takie zbliżenie bez mojej twarzy, żeby pokazać. No piękne są te liście. Bardzo mi się właśnie spodobało, że ostatnich kilka liści ona wypuściła w takiej wersji, że ta wariegacja była tylko na środku, a zewnętrzna część blaszki liściowej była właśnie w pełni zielona. I niesłychanie mi się te liście spodobały. Wyglądają jak takie zielone serduszka z przepiękną właśnie taką kilkukolorową wariegacją po środku. To też pokazuje, jak bardzo ta roślina jest zróżnicowana, ponieważ może mieć takie ogromne ilości właśnie białych tkanek na sobie, ale może właśnie też mieć taki, o tutaj jest prawie taki biały listek ogromnie, tutaj też takie władki w ciapki, takie jak taka zielono-biała krowa, ale no te liście są co prawda bardziej zielone, ale jeszcze bardziej mi się podobają właśnie przez to, że ta wariegacja się tak sympatycznie pośrodku ułożyła i no przepięknie, przepięknie wyglądają. Nawet troszkę tak, jak teraz myślę, to te niektóre liście właśnie, o, trochę może przypominają filodendrona Cream Splash. To jest filodendron mocno podobny do Brazila, tylko właśnie z taką dodatkową fragmentem białego. No tutaj mamy tylko biały i zielony, bez tej takiej żółto-lemonkowej wersji, ale też przepiękne. Także Epipremnum i powiem szczerze, Epipremna to jest coś, co zdecydowanie polecam, co mnie cieszy i co mnie bardzo cieszyło właśnie w kwietniu. Także kochani, takim przepięknym listkiem Epipremnum Enjoy dużo Wam życzę radości. Jestem ciekawa, co u Was w Waszych kolekcjach, co na Waszych parapetach, co w Waszych donicach najbardziej zachwycało właśnie w kwietniu. Dajcie znać w komentarzu, a ja Wam, kochani, już dzisiaj bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam Was na kolejne filmy. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa! No i jeszcze bonus kosmetyczny. Kwiecień, teraz już nawet maj, więc takie drobne polecenie już właśnie na tą bardziej słoneczną część roku. Chciałam Wam polecić, żeby w ogóle stosować po prostu kremy z filtrem. Kremy z filtrem to jest podstawa, to jest kwestia z jednej strony prozdrowotna, bo jednak promieniowanie ultrafioletowe po prostu uszkadza nam skórę, więc jest dla nas niezdrowe, jest kancerogenne, więc naprawdę polecam Wam stosować. Wiem, że coraz więcej osób stosuje kremy z filtrem, co mnie niesłychanie cieszy. Naprawdę cieszy mnie to, że pewne rzeczy zdrowe stają się normą i starają się czymś takim popularnym. I to są super właśnie takie trendy prozdrowotne. Pamiętam, jak kilkanaście lat temu, gdy byłam na wakacjach, nie pamiętam, czy to był Egipt, czy Turcja, jak ktoś, kto był z nami na tym wyjeździe, jakieś obce mi osoby komentowały, że po co przyjechałam właśnie w ciepłe kraje, jeżeli stosuję filtr 50, czy tam 60 miałam. No właśnie po to, bo po prostu promieniowanie słoneczne nie jest dla naszej cery dobre. I w tym słonecznym czasie po prostu skóra potrzebuje ochrony. Ja tutaj mam, myślę, taki klasyk bardzo wielu osobom znany. To jest aloesowy właśnie filtr z Holika Holika. Muszę przyznać, że bardzo lubię ten produkt i mam też od nich teraz kupiony krem BB. Jest też ok, chociaż powiem szczerze, że bardziej przypada mi do gustu sam ten filtr. Jeżeli chodzi o ten krem BB, jest ok. Naprawdę stosowałam go już wielokrotnie, mam jeszcze drugą wersję. To jest jakaś wersja clearing. Oni tam w składzie deklarują jakąś niewielką ilość chyba oleju eterycznego chyba z drzewa herbacianego, coś tam jest. Natomiast to taki produkt gdzieś pomiędzy kremem z filtrem a podkładem. Myślę, że nawet bliżej mu do takiego może lekkiego podkładu. Natomiast też nie można go nałożyć zbyt dużo, bo powstają potem smugi. Przed nas nakładanie taką niezbyt grubą warstwą jest idealnie, tak lekko wyrównuje koloryt. Jak nie stosujecie na przykład latem takiego pełnego makijażu, to myślę, że ciekawa, fajna opcja. No a to jest absolutny hit, mój ulubieniec. Powiem szczerze, że jeżeli chodzi o kosmetyki, to mówiłam Wam, że staram się teraz kupować kosmetyki polskich firm i dlatego właśnie stawiam bardziej na polskie kosmetyki niż na kosmetyki właśnie koreańskie, których kupowałam swego czasu dość sporo.
Ale muszę przyznać, że z wielką przyjemnością kupiłam kolejne opakowanie i jeszcze mam kolejne w zapasie i wracam cały czas do tego produktu. Jeżeli znacie jakiś fajny polski SPF, to dajcie znać w komentarzu. Ja muszę przyznać, że takiego jeszcze nie znalazłam. Miałam takie sytuacje, że niestety jak kupiłam jakiś krem, a kupuję te wszystkie rzeczy sama, nikt mi za to nie płaci, to nie przychodzi do mnie w żadnych paczkach PR-owych, więc staram się kupować po prostu rozsądnie rzeczy, które sama wiem, że potem zużyję. Więc jak kupowałam czasami jakieś takie kosmetyki, to potem miałam takie totalne rozczarowanie, że to były gigantyczne klapy i no gdzieś się starałam to zużyć, że często to były produkty naprawdę o bardzo dobrych składach. No to stosowałam je na przykład do zabezpieczenia twarzy moich dzieci, natomiast na przykład miałam takie doświadczenia, że w ogóle te kosmetyki nie nadawały się pod makijaż. Po prostu to jest mój największy problem z tymi właśnie polskimi właśnie SPF-ami, które stosowałam, że one się totalnie rolowały. W sensie miałam jeden taki, co już w ogóle przelał czarę goryczy totalnie, bo rolował się nawet zanim zdążyłam makijaż położyć. To on się już rolował, więc no to był produkt no, niezdatny do użytku. Tak jak mówię, no, zużyłam go do pielęgnacji skóry dzieci, ale jeżeli znacie, dajcie znać, ale tak mówię, to jest taki pewny adres, który mogę polecić. Nie polecam Wam niczego nowego, to nie jest nowy produkt, to jest po prostu taki pewnik i myślę, że cenowo też się dosyć broni, bo to jest duża pojemność, to jest 100 ml i coś, co lubię i specjalnie zostawiłam, żeby Wam pokazać. Lubię, że po prostu jest pewność tego, że nikt produktu wcześniej przed nami nie otwierał, ponieważ my jest taka, no po prostu taka ochrona, taka może być banderola firmowa, że to po prostu było zabezpieczone, a jednocześnie ilość plastiku, która została akurat na to wykorzystana, jest minimalna, bo często producenci pakują to w takie dodatkowe jakieś w pełne zgrzewy albo jeszcze jakieś kartoniki, kartonik w folię. No to można powiedzieć, że taka minimalna ilość opakowania, a efekt jest osiągnięty, bo wiemy, że tego właśnie nikt wcześniej nie otworzył, no ale ja trochę zwlekałam z nagraniem filmu, no to już widzicie, jak to wyglądało, także mogę to wyrzucić, ale właśnie chciałam podkreślić, że jest fajny kosmetyk, no i przy okazji też mamy pewność, jak go dostaniemy, że no właśnie jest nowy, my go otwieramy. Przede wszystkim, kochani, zabezpieczajcie swoją cerę, dbajcie o swoje zdrowie, no i miłych, dużo miłych, przyjemnych, słonecznych dni dla Was wszystkich. Trzymajcie się, pa, pa!